Polski Kansas Lenel. Pamiętna scena w jacuzzi z Łukasz Wiewiórski wygląda jak zupełnie inna osoba. Zdjęcia. Przez ostatnie 20 lat polski show biznes zmienił się nie do poznania. Dziś intymne schadzki w programach typu reality nie robią na nikim specjalnego wrażenia. Kiedyś natomiast za takie wyczyny wieszalo się na ludziach psy. Najbolesniej przekonała się o tym Maja Frytka Frykowska. Znana wtedy jeszcze pod imieniem Agnieszka. Upojny moment w jacuzzi przed kamerami Big Brothera rzucił się długim cieniem na całe jej późniejsze życie. Co natomiast bardzo ciekawe, jej partner z kapeli, Łukasz Wiewiórski, nie spotkał się choćby z ulamkiem tego hejtu, który spadł na Frytkę. Ken wystąpił razem z Frytką w 3 edycji szalenie popularnego w tamtych czasach show. Odgladanie przeciętnych bohaterów w najbardziej intymnych momentach było wówczas prawdziwa innowacja. Wielu uczestników liczyło, że w ten sposób zapewni sobie trwała popularność. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Nie inaczej było w przypadku przystojnego Kena, któremu marzyła się kariera aktora i modela. Marzenie o pracy na planie filmowym faktycznie udało mu się spełnić. Przybrało ono jednak nieco inna forma, niż pierwotnie zakładano. Przypomnijmy, Maja Frytka Frykowska obroniła się. Została dyplomowanym producentem filmowym. Dziś, całe 20 lat od pamiętnej kapeli, Wiewiórski realizuje się jako kierownik produkcji w branży telewizyjno-filmowej. Pracował m.in. przy serialu Koty i Zaloty. Jemu też m.in. zawdzięczamy internetowa saga Ekler. Ken niekiedy dzieli się widokówkami ze swojego życia za pośrednictwem Instagrama. Bardzo często chwali się swoimi ukochanymi zwierzakami i dorodna broda. Przyznać trzeba, że dojrzalszy wiek mu sluzy. Z buńczucznego młodzieniaszka awansował do rangi dadudego. Może pora już na Big Brother, All Stars i powrót Kena do wanny? Oglądalibyście?